Czołem panowie, wracamy z kolejną fryzurą. Quiff to jest taka fryzura, która ma bardzo mocno wyglone boki, dłuższą grzywkę i dość krótki tył. Dzisiaj pokażemy wam fryzurę, którą wykonał Adrian z poznańskiej pracowni fryzjerskiej CatCat, która jest pewną wariantą na temat Quiffa. Jest to fryzura mocno inspirowana. Jest to fryzura, którą swego czasu miał Zac Efron, dokładnie w maju 2019 roku. Jest to fryzura z niskim fade'em, który bardzo wcześnie zaczyna być już stopniowany i boki fryzury są dłuższe, dzięki czemu tą fryzurę można fajnie zaczesać do przodu i na zdjęciu, które możecie zobaczyć tutaj od przodu i tutaj z boku, widać te włosy bardzo fajnie, gdzieś tam można się nimi pobawić. Jeżeli chodzi o stylizację tych włosów, to będą pasowały do tego wszystkie matowe pasty, które zawierają w sobie glinkę. Tym razem jednak Adi postawił na coś innego. Cała fryzura jest ułożona na Odals Texture Powder, czyli puder do stylizacji. Linki do wszystkich produktów, o których będę mówił, które będą w tym filmie, znajdziecie w opisie tego filmu. Dodatkowo też na wszystkie produkty, jeżeli chcecie złożyć zamówienie w sklepie paniarz.pl, jest tam możliwość odebrania sobie 5% rabatu na pierwsze zamówienie, więc warto kliknąć. Ja dzisiaj fryzurę układałem dwoma produktami jako prestyler. Używałem, myślę, że już standardowo każdy z was kojarzy, najlepszy prestyler do włosów, przynajmniej moim zdaniem, Odals Styling Treatment. Do końcowej stylizacji użyłem dość ciekawego produktu, ponieważ większość produktów z glinką to są produkty bardzo mocno matowe i dające mocny lub bardzo mocny chwyt. Tutaj jest alternatywa, czyli Shear Revival Loyal Sea Clay Styling Balm. Jest to produkt o lekkim chwycie i jest to produkt, który zacząłem testować ze względu na to, że chciałem sprawdzić, jak będą zachowywały się długie włosy właśnie w produktach nie do końca matowych i gdzieś tam z lekkim chwytem, żeby te włosy można było sobie spokojnie nimi pracować w ciągu dnia. Ja już jakiś czas te włosy zapuszczam, zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi. Nie przedłużając, klasycznie lecimy.
Jeśli ten film Ci się podobał, to w tym miejscu zostaw suba. Będziesz wtedy dostawał informacje o wszystkich filmach, które wrzucam na kanał. Natomiast tutaj i tutaj wrzuciłem dwa filmy, które myślę, że również Ci się spodobają, więc śmiało klikaj dalej, oglądaj i do zobaczenia.